dzień dobry kochani. My tutaj z Krzysztofem wyskoczyliśmy szybko do naszego pobliskiego sklepu spożywczego. Witamy Was w kolejnym vlogu. Hej, hej. I tak, jedziemy na szybkie zakupy i zaraz się do Was odzywamy, dlatego że dzisiaj mamy takie fajne info w sumie dla Was. Podejmujemy takie małe wyzwanie, ale o tym za chwilę. Na razie kierunek sklep, bo nam brakuje kilku rzeczy. Weźmiemy sobie ogóreczki. Moi drodzy, no my dzisiaj naprawdę trzeba nas pochwalić, bo jest jeszcze wcześniej, jesteśmy przed śniadaniem, a tyle rzeczy dzisiaj zrobiliśmy, że nie macie pojęcia. Jak widzieliście na samym początku, pojechaliśmy szybciutko z Krzyśkiem jeszcze przed śniadaniem, bo brakuje nam kilka rzeczy. Dzisiaj będziemy robić takie keto wyzwanie, zaraz Wam o wszystkim opowiem. Także pojechaliśmy do sklepu spożywczego, dokupiliśmy majonez, dokupiliśmy łososia wędzonego, koperek, więc jesteśmy już w domu, ja popijam sobie wodę, bo po prostu, słuchajcie, takie mam pragnienie dzisiaj, że jest dość wcześnie jeszcze, a ja wypiłam już tyle wody, także popijam sobie wodę. Wróciliśmy ze sklepu, zaraz zabieramy się za śniadanie. I słuchajcie, pewnie zaraz jeszcze z Krzyśkiem się do Was odezwiemy razem, dlatego że Krzysiek też będzie dzisiaj ze mną działał i w ogóle powiem Wam tak na wstępie tego vloga, że to też był taki jego pomysł już od jakiegoś czasu. I Wy też bardzo często pytacie się mnie, czy próbowałam diety ketogenicznej, czy jestem na tak, czy nie, czy chcę spróbować. No i jakiś czas temu, słuchajcie, Krzysiek gadał, rozmawiał ze swoim znajomym i jego znajomy powiedział, że on jest na keto i po prostu pokazywał też mu, co je, jak je, że jest bardzo zadowolony, że spadła mu fajnie waga i że poleca. I wtedy też nam powiedział, że korzysta z aplikacji Keto Cycle i my gdzieś tam, słuchajcie, już to zakodowaliśmy. No i jakiś czas temu, film oczywiście jest przy współpracy, będziemy Wam pokazywać aplikację Keto Cycle, właśnie odezwali się do nas, czy nie chcielibyśmy przetestować diety ich i aplikacji. Więc Krzysiek do mnie mówi, słuchaj, to jest naprawdę fajna opcja, żebyśmy sobie zrobili takie keto wyzwanie, pogotowali, sprawdzili, skorzystali z aplikacji, czy to jest dla nas, czy nam się to podoba, jakby weszli w ten temat, sprawdzili co i jak. No i słuchajcie, będziemy dzisiaj sobie gotować. Pokażemy Wam może dzisiaj, co zjemy na śniadanie, nie wiem, na lunch czy na kolację. Także wszystko Wam pokażemy i przybliżymy Wam bardziej właśnie tą aplikację. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aplikację Keto Cycle, to jest naprawdę świetna opcja dla osób, które zaczynają, które są na swoim początku drogi i przygody z dietą ketogeniczną, dietą keto. Także słuchajcie, o, dzisiaj też trochę zaciągniemy Krzyśka do kuchni, bo też chcemy zobaczyć, czy przepisy są łatwe, proste w przygotowaniu, szybkie. Zresztą jeżeli chodzi o Keto Cycle, słuchajcie, to jest też taka fajna opcja, że tam na samym początku logujecie się do tej aplikacji, wypełniacie taki formularz i na podstawie tego formularza możecie sobie zaznaczyć, co lubicie jeść, czego nie lubicie, co chcecie, żeby w diecie się znalazło, co niekoniecznie. Także na przykład możecie odrzucić jakieś produkty, których nie lubicie i na tej podstawie jest ustalana dla Was dieta. Co jest też fajne w tej diecie, to to, że możecie wymieniać sobie posiłki, czyli na przykład danego dnia, jak nie macie kompletnie ochoty na jajka, możecie sobie jajecznicę, nie wiem, wymienić na sałatkę z tuńczykiem. Jeżeli nie macie ochoty na kurczaka, wymieniacie sobie na owoce morza, więc to jest naprawdę świetna sprawa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Keto Cycle, świetną opcją jest lista zakupów. Możecie sobie ustalić listę zakupów na dany dzień, na przykład na niedzielę, wybieracie sobie jadłospis na niedzielę, ustalacie sobie taką listę zakupów i to jest naprawdę ogromne ułatwienie. Oczywiście, jeżeli chodzi o aplikację, macie zniżkę od nas, link jest na dole, pamiętajcie, żeby kliknąć w link i wtedy macie 10%. Także tu Wam się wyświetli kod, w opisie koniecznie zerknijcie, a ja za chwilę uciekam do kuchni i zaczynamy nasz pierwszy keto posiłek, będziemy przygotowywać razem z Krzyśkiem, zaraz Wam wszystko pokażemy. Jesteśmy z powrotem i tacy głodni po prostu, tak, tacy głodni może jesteśmy, brzuchu, tak, więc wiecie, my chcieliśmy się bardzo przygotować do tego filmu, więc byliśmy szybko na zakupach jeszcze rano, żeby wszystko mieć, a dzisiaj słuchajcie, jeszcze tak na wstępie powiemy, że mamy w ogóle ochotę na wędzonego łososia, dokładnie, więc sobie pozmienialiśmy trochę w Keto Cycle, w naszej keto aplikacji, bo tak jak Wam mówiłam, możecie sobie tam ustawiać posiłki też pod siebie, wymieniać, zmieniać i my dzisiaj trochę wędzonego łososia, duży plus, tak. No właśnie, mieliśmy ochotę na łososia, więc wybraliśmy sobie takie jedzonko, żeby tego łososia było tam dużo. No i co?
jak sami wiecie, ta keto jest teraz bardzo, bardzo, bardzo popularna. Dużo osób jest na keto. Mnie troszeczkę też namówił do tego mój kolega, który właśnie jest na keto, jest bardzo zadowolony. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ są tam bardzo dobre posiłki, jedzenie, także ja jestem dokładnie mega tak. I też co jest fajne, jeszcze wejdę Ci w słowo, to że zespół profesjonalnych dietetyków ustawia Wam dietę, wylicza Wam zapotrzebowanie kaloryczne, no tak właśnie, jak już Wam mówiłam wcześniej. Nie musicie się martwić, co macie zjeść, nie musicie sami ustalać sobie menu. Dokładnie. Oni zrobią to wszystko za Was i tak jak mówię, ta opcja wymieniania też posiłków też jest fajna, bo jeżeli ktoś czegoś tam nie lubi, może dla sobie wymienić. Dla mnie to jest też ogromny plus, bo no ja nie lubię. Tak, ja nie lubię jakieś tam liczenie właśnie kalorii, nie za bardzo też się znam na tym, także tutaj ta aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna, mega prawda? Prosta, tak? Mm-hmm. No, dokładnie. Jest bardzo łatwa w użyciu, macie swój spersonalizowany plan dietetyczny, więc co, więc tylko po prostu korzystać. No dokładnie, musicie się znać. Tak jak ja. Tak, dokładnie. Ja Ci powiem, że ja na keto też się kompletnie nie znam, więc ja się cieszę, że jest coś takiego. No ale Ty jakieś tam pojęcie masz, a coś ja tam tak trochę wiesz. Zero. Ale cieszę się, że jest taka aplikacja, która nam po prostu w tym wszystkim pomaga. Dokładnie. Wylicza zapotrzebowanie kaloryczne, podaje kaloryfikę każdego posiłku i co. I fajne pomysły, zdrowe, szybkie. No na tak tym w tych też, czasach tak chyba tak jak zależy teraz byliśmy wszystkim. Na tych szybkich zakupach, jest nawet podana lista zakupów, także tak, po kolei sobie idziecie z tym wybranym posiłkiem i po prostu jest opisane 6 jajek, awokado i tak dalej, i tak dalej. Tak, nawet na cały dzień możecie sobie ustalić, sobie na przykład na niedzielę ustawiacie sobie listę zakupów i tam wszystko sobie odznaczacie, zaznaczacie. Myślę, że nawet bym sobie poradził sam. Na pewno poradziłbyś sobie sam. Dobra, mam już tutaj, odpalamy aplikację, wy sobie zobaczycie gdzieś tutaj pewnie na ekranie, co my dzisiaj tutaj sobie wymyśliliśmy, więc wymyśliliśmy sobie dzisiaj na śniadanie jajecznicę z wędzonym łososiem i szczypiorkiem. Czas przygotowania 15 minut, 409 kalorii, później polecimy z keto wędzonym łososiem na przekąskę i z ogórkiem. No i zobaczymy, może pokażemy Wam wrapę z sałatki jajecznej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No niemniej jednak zaczynamy, słuchajcie, od śniadanka i dzisiaj jajecznica. Dokładnie. Z wędzonym łososiem. A teraz ta druga część, czyli gotowanie. Gotowanie. Dokładnie. Tak, także jedziemy, bo już burczy w brzuchu. Dokładnie. Krzysiek się zabiera za jajecznicę z łososiem. Dobra, Krzysiek ubija jajka. Tam już słyszycie masełko na patelni. Tak, ja tu zajrzę. Na masełku będziemy robić jajecznicę ze szczypiorkiem i z dodatkiem wędzonego łososia. I słuchajcie, Krzysiek najpierw zrobi sobie jajeczko, potem dla mnie, bo tutaj mamy troszeczkę inne gramatury podane. Dobrze, ubite i zobaczcie, i wlewamy to. No i działamy dalej. No dobrze, zobaczcie, moje śniadanie gotowe. Krzysztof voilà jednak stwierdził, że najpierw zrobi śniadanko dla mnie. No tak. Także co my tutaj mamy? Mamy jajecznicę, słuchajcie, podsmażoną na masełku, z śmietaną kremówką jeszcze do tego, ze szczypiorkiem, z wędzonym łososiem, z cytrynką. Także ja się zabieram za śniadanko, Krzysiek odpala śniadanko sobie. No i co? I będę zajadać, już mi ślinka cieknie, kocham wędzonego łososia, uwielbiam jajka, więc... Super. Myślę, że na śniadanie to jest po prostu... Wypasik konkretny. Proszę bardzo, zobaczcie, jak Krzysztof tutaj pałaszuje. Tak, przepraszam. Talerz już prawie pusty. I jak smakuje? Trochę inaczej mówiłeś, prawda? Tak, bo tutaj ta śmietanka jest dodana, dlatego ta jajecznica jest troszeczkę taka bielsza, ale no bardzo taka puszysta, fajna. No i ten łosoś, coś pysznego, cytrynka już skropiona, masakra. Super, masakra w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Dokładnie. No dobrze, moi drodzy, my już po śniadanku, ale było pyszne, ale się najedliśmy zawsze jakim, słuchajcie, łososia i skrapiam go sobie cytryną. Później tak palce mi pachną. Pachną mi łososiem i cytryną ręce. Dobra, więc pojedliśmy. Teraz mamy taki plan, że idziemy z dziećmi troszeczkę pobiegać w ogrodzie. Podziałać troszkę z nimi i potem będziemy sobie robić przekąskę. Jeżeli chodzi o przekąskę, to będziemy się sobie chcieli zrobić przekąskę też z wędzonym łososiem, bo tak jak mówię, jakoś dawno nie jedliśmy i wybraliśmy sobie tego łososia. Będziemy kroić po prostu na plasterki zielonego ogórka, dodawać śmietanę, taki dip śmietanowy, później wędzony łosoś, skropimy cytrynką, koperek na górę, mła, mła, mła i pychotka. Także to. Na obiad przygotujemy sobie, słuchajcie, pieczone skrzydełka, takiego pieczonego kurczaka, chyba w papryce, a na kolację zrobimy taką sałatkę jajeczną na liściach sałaty, więc myślę, że to też z majonezem i z awokado będzie taka fajna bomba jedzeniowa. Dobra, aha, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bardzo ważna rzecz dla osób, które ćwiczą.
Oczywiście w aplikacji dostępne są treningi specjalnie dla Was, zaznaczacie sobie wszystko, zaznaczacie sobie, czy jesteście początkujący, czy jesteście zaawansowani, no i ile treningów, ile chcecie trenować, wszystkie ćwiczenia specjalnie dla Was też tam się znajdują, także super, możecie ćwiczyć, jeść keto, zdrowo i chudnąć, cieszyć się super sylwetką. Dobra, my uciekamy z dzieciaczkami, a my widzimy się później. Dobra, wróciliśmy, słuchajcie, z ogrodu, ze spacerku. Robimy sobie przekąskę keto wędzony łosoś z ogórkiem. Będziemy potrzebować śmietanę, ogórki, koperek, sok z cytryny i zjemy sobie na tarasie, wiecie, takie finger food. Posiedzimy troszkę na tarasku, przekąsimy keto wędzony łosoś z ogórkiem, zobaczcie. Zaczynamy. Zaczynamy. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. Dobra, podane do stołu. Zobaczcie. Piękna pogoda. Także chwila oddechu dla nas, rodziców. Zjemy sobie. Fajnie, taka chwila oddechu. Fajnie, nie? Dzieci u dziadków na chwilę na dole bawią się, wybiegały się dziś z nami już w ogrodzie, także my mamy z mężem czas dla siebie. Chwilka spokoju. I patrzcie, pyszną, pyszną przekąskę. Smacznego. Dziękuję. Dobra, jak ci smakuje? Przepyszna. Nie brakuje ci chlebka? Nie, no staram się unikać tego chlebka. Ale jak na przekąskę, przepraszam, to jest pyszne. To jest pychotka. No, także walczymy, no walczymy bez chlebka. Swoją drogą, zobaczcie, jak dzisiaj pięknie. Nasz czas dobiegł końca. Przekąsiliśmy. Ja wstawiam, tak jak Wam mówiłam, już kurczaczka do piekarnika. Także taki konkretny, fajny obiad nas czeka. A później już na kolację zjemy sobie tylko wrapy z tą pastą jajeczną, z awokado, też taki hardkorowy, ciężki posiłek. No i pewnie się do Was odezwiemy później. Powiem Wam, kochani, jak to my się czujemy po całym dniu keto wyzwania. No i oczywiście woda, woda, woda. Zobaczcie, co ja ostatnio zastałam u Leosia w pokoju. Myślałam, że po prostu autentycznie padnę, a tutaj tatuś z Leosiem powiesili ten plakat centralnie na dużej, czystej, białej ścianie. No ale wiecie, nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii, chłopcy postanowili, także Leoś ma tutaj u siebie, zobaczcie, taki plakat. No i właśnie, zaraz będzie trzeba to wszystko z dziećmi posprzątać. Bardzo się cieszymy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Keto Cycle, bo to nas fajnie tak zmotywowało i wiecie, i sobie dzisiaj działaliśmy cały dzień keto. Co najbardziej Ci dzisiaj smakowało? Myślę, że najbardziej kurczak i śniadanie. Kurczak i tak, nie pokazywaliśmy Wam już kurczaka, ale był zacny, no po prostu wiecie, pieczony kurczak, taki esencjonalny. Nie, to takie bardzo, bardzo dobre, takie jak... My lubimy kurczaka. Tak, mm-hmm. My lubimy w sumie tak. Kurczaka, tak. A mi najbardziej smakował kurczak, ten łosoś mi też smakował strasznie na tych ogórkach, bo to wiecie, nawet taka jest fajna przystawka, jak znajomi przyjdą. Tak, 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 właśnie miałem na powiedzieć, grillu, że to jest czy... fajna przekąska mm-hmm. I tam jest też w aplikacji ładnie opisane, żeby tą... śmietankę wstawić do lodówki i to tak, żeby zrobić. Ona była schłodzona, tak. Mhm, taka bo mega później schłodzona. Później jak się doje, to jest takie pyszne, mhm. No chłodne, pyszne. Dokładnie tak, ale też mi bardzo smakowała sałatka jajeczna z majonezem, z awokado. Co to u nas za szaleństwa takie? Sałatka jajeczna, słuchajcie, z awokado, z majonezem, taka naprawdę ciężka i fajnie, bo nie była podana na chlebie, no nie, tylko no na tak. Liściach sałaty, więc to było no, takie fajne. No było ładnie, bez chlebka. Tak. I jak bez chlebka się czujesz? Dobrze, normalnie tam. No, ja tak taka bardziej, jakieś... wiecie, chleb, myślę, chleb węglowodany. Właśnie przejedzony troszkę tym chlebem byłem. Jestem. No, dokładnie. Także słuchajcie, takie dziś podjęliśmy wezwanie. Tak jak mówię, macie od nas minus 10%, tutaj Wam się kod wyświetli, słuchajcie, macie też link w opisie, no mówię, fajna opcja dla początkujących. Próbujcie tak, jeżeli chcecie, tak jak ja, od zera, to polecam naprawdę gorąco. Dokładnie tak, także Keto Cycle, dziękujemy raz jeszcze za możliwość działania razem z Wami przy tym filmie, przy tym vlogu. Dokładnie. I my się z Wami już żegnamy, kochani, bo już jesteśmy po kolacji, trzeba tak. Dzieci zaraz położyć, spać, wykąpać. Jeszcze zabawa, jeszcze chwila zabawy, tak, bo już mu czeka. Obiecaliśmy.
Później wiecie, kompanie. To też zabawa. To też zabawa, dzieci spać i my odpoczywać w sumie no po tak. całym dniu. Obejrzymy sobie może jakiś serial dzisiaj, zobaczymy. Dobra, pozdrawiamy Was serdecznie, zostawcie łapkę do góry, dajcie znać, czy testowaliście już dietę ketogeniczną, czy znacie keto. My tutaj Wam też dużo o keto nie mówiliśmy, o co w ogóle, jaka jest historia keto, po co, jak i dlaczego, dlatego, że nie jesteśmy dokładnie, lekarzami, ale... specjalistami. Tak, jeżeli macie jakieś fajne ciekawostki, które na pewno jakieś dla mnie się przydadzą, do informacji z chęcią poczytam. Dokładnie tak. Także pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mua, buziaczki, hej. Hej, hej. Pa!